Pod przedstawia krajobrazy, wojewodę w charakterystycznym regionalnym stroju, budownictwo, wypas owiec i koni. Mimo że minęło kilka wieków, a świat wokół bardzo się zmienił, Podkarpacie do dzisiaj nosi ślady kolonizacji wołoskiej i Rusinów, zwanych Łemkami i Bojkami, zamieszkujących tereny górskie. Pozostałościami po dawnych mieszkańcach są m.in. ślady działalności pasterskiej czy nazewnictwo terenowe na tym obszarze. Wędrówka szlakiem kultury wołoskiej jest świetną alternatywą dla turystyki górskiej oraz idealną okazją do zapoznania się z historią i tradycjami regionu. Dawne osadnictwo odegrało szczególną rolę. Ukształtował się w tym czasie etos góralski. Dzisiaj Ciebie zapraszamy do wędrówki. To będzie najpiękniejsza przygoda.